Czy zastanawiałeś się nad tym, jakich zasad wnętrzarskich nie warto łamać i dlaczego? W tym odcinku przedstawię kilka ważnych wytycznych, które warto przestrzegać po to, żeby tworzyć przestrzenie, które zawsze będą wyglądały świetnie. Jeżeli lubisz mój kanał, będzie mi miło, jeżeli go zasubskrybujesz, klikniesz przycisk dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą się na nim pojawiały, oraz łapkę w górę pod tym filmem. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy, mieszkania oraz siedziby firm. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem. A dzisiejsze zestawienie zaczniemy od koloru. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że spora część z moich obserwujących lubi kolory we wnętrzach, więc myślę, że ten punkt będzie dla Was szczególnie przydatny. Jeżeli chcesz wprowadzić jakiś kolor do swojego wnętrza, pamiętaj o tym, aby nie wybierać wszystkich dodatków dokładnie w identycznym odcieniu. Takie wnętrze wygląda mało ciekawie, a kolory nie są w nim dobrze zblendowane. Mogłabym porównać to na przykład do makijażu, na którym widzimy kilka różnych odcieni tego samego koloru, które przepięknie się ze sobą komponują i przepięknie się ze sobą przenikają. I dokładnie taką samą zasadę powinniśmy stosować we wnętrzach. Jeżeli wybierasz na przykład kolor niebieski, to wybieraj różne jego odcienie, te jaśniejsze i te ciemniejsze, po to, żeby wnętrze wyglądało ciekawiej, żeby nadać mu też bardziej interesującej głębi, no i żeby kolory, które do niego wprowadzasz, nie wyglądały jak takie plamy na jasnej przestrzeni. Różne odcienie jednego koloru sprawiają, że wnętrze wygląda bardziej profesjonalnie, jest bardziej przemyślane, bardziej spójne i też bardziej eleganckie. Dlatego staraj się wybierać różne odcienie, żeby całości nadać większej głębi, no bo to wygląda zdecydowanie lepiej. Zwróć również uwagę na wybór właściwego stolika kawowego. I nie mam tutaj na myśli kompletnie jego designu oraz stylistyki, ale wielkość. W wielu wnętrzach często widzi się stoliki, które są zdecydowanie za małe, za niskie, za wysokie, dlatego ten rodzaj mebla i jego odpowiednich gabarytów, które dopasowywane są bezpośrednio do danej przestrzeni oraz do kanapy czy foteli, które się przy takim stoliku znajdują, jest bardzo istotnym punktem. Wysokość stolika kawowego powinna być minimalnie niższa od siedziska Twojej kanapy, około 2 do 5 cm. Jeżeli masz bardzo niską kanapę, to powinieneś wybrać niski, taki podłogowy wręcz stolik kawowy. Wysokość wysokością, ale istotne znaczenie ma także jego długość, no bo dzięki temu wymiarowi możesz także idealnie dopasować go do całego pokoju oraz do kanapy czy foteli, które się przy nim znajdują. Warto trzymać się zasady, że stolik kawowy powinien być na minimum 1/2, maksymalnie na 2/3 długości kanapy. Czyli dla przykładu, jeżeli jakaś kanapa ma na przykład 1,80 m, to idealnym wymiarem stolika kawowego będzie stolik o wymiarach 1,20 m. Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie stworzyć funkcjonalny ciąg komunikacyjny, który umożliwi wygodne korzystanie z blatu dla każdej osoby, która będzie siedziała w jego okolicy. No i oczywiście ten wymiar pozwoli też na zachowanie odpowiednich proporcji we wnętrzu. Jeżeli na przykład masz już stolik kawowy, który okazał się zbyt mały, zawsze możesz dokupić drugi taki sam i połączyć je ze sobą, podwajając tym samym powierzchnię blatu roboczego. Możesz także dobrać do niego drugi stolik, który będzie wyższy albo niższy, żeby stworzyć ciekawą warstwowość i urozmaicić Twoje wnętrze. Okazuje się, że prawidłowe wieszanie obrazów również potrafi przysporzyć całkiem sporo problemów. Zresztą jest to jeden z tych tematów, które już kilkukrotnie omawiałam w swoich filmikach, ale na potrzeby tego odcinka nie mogłam ponownie o tym nie wspomnieć. Najprościej zrobić to w taki sposób, żeby środek Twojego obrazu wisiał na wysokości około 1,50 m, licząc od podłogi. Będzie to idealny wymiar, na którym środek tego obrazu będzie na wysokości linii Twoich oczu. Oczywiście będzie to bardzo łatwe do ustalenia, kiedy wiesza się jeden obraz. Kiedy chce się stworzyć na przykład galerię obrazów na ścianie, warto upewnić się, że jej środkowym punktem również będzie ten wymiar 1,50 m, liczony od podłogi. Skoro o obrazach już mowa, warto zaznaczyć również to, że obrazy wcale nie muszą wisieć wyłącznie na ścianach. Bez problemu można je o ściany oprzeć i ustawić na przykład na różnych meblach jako taki pojedynczy akcent dekoracyjny albo tworzyć z nich na przykład różne ciekawe kompozycje. Duże obrazy można postawić także na podłodze i oprzeć je o ścianę, co też wygląda bardzo ciekawie i urozmaica wnętrze. Pamiętaj o tym, że takie rozwiązania nadają Twojej przestrzeni bardziej artystycznego wyglądu.
wyglądu. Twoja przestrzeń potrzebuje kontrastowych elementów. Nie musi być wcale tego dużo i elementy te wcale nie muszą być też duże, ale warto, żeby znalazły się w każdym pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy chcesz utrzymywać swoje wnętrze w neutralnej i naturalnej kolorystyce, czy chcesz zaszaleć z jakimś kolorem, warto postawić na akcenty, które będą w takim pomieszczeniu się wybijały. Mogą to być na przykład ramki obrazów, uchwyty do szafek, jakieś donice, wazony, poduszki, koce, pled, no cokolwiek, co w interesujący sposób przełamie Twoje wnętrze i skupi też wzrok na tego typu elementach. Oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć też o bardzo częstym problemie, które dotyczy właściwego wieszania zasłon albo firan. A że nagrałam cały, bardzo obszerny odcinek, w którym wszystko tłumaczę krok po kroku, to tutaj zostawiam do niego link i zdecydowanie zachęcam Cię do jego obejrzenia. Nie mieszaj zbyt dużej liczby wzorów, jeżeli nie umiesz tego robić albo nie wiesz, jak ze sobą to zestawić. Coś, co będzie łatwe i czego też można się trzymać, jeżeli chodzi o wzory, jest trzymanie się podobnej palety kolorystycznej, co harmonizuje Twoją przestrzeń, nawet jeżeli będziesz mieć kilka bądź kilkanaście różnych wzorów. Oczywiście to nie jest tak, że różne wzory nie mogą ze sobą ciekawie wyglądać, no nic bardziej mylnego. Natomiast jest to sztuka, która jest dosyć trudna, więc jeżeli ktoś nie czuje się w tym dobrze i nie ma z tym doświadczenia, to jednak radziłabym, żeby liczba tych wzorów była ograniczona. Wcale nie musisz wybierać wszystkich jednakowych krzeseł do swojego jadalnianego stołu, co jest takim bardzo tradycyjnym spojrzeniem na aranżowanie tej przestrzeni i co oczywiście też wygląda bardzo elegancko, ale nie musisz podążać tą drogą, bo naprawdę w niezwykle interesujący sposób można urządzić tę przestrzeń, wybierając różne elementy, które świetnie będą się ze sobą komponowały. Bezpiecznie będzie wybranie na przykład dwóch różnych modeli krzeseł i zestawienie ich ze sobą, czyli wybieramy inne krzesła, które mają stanąć na przykład przy krótszym blacie, po przeciwległych stronach stołu i inny model, który dostawiamy do jego dłuższego boku. To rozwiązanie bardzo ładnie wyodrębnia tę przestrzeń, otacza stół i dodaje mu trochę różnorodności. Ciekawie mogą wyglądać także różne modele krzeseł, które ustawione będą przy jednym stole, co sprawi, że całość stanie się ciekawsza i oryginalniejsza. Alternatyw jest naprawdę bardzo dużo, więc nie trzeba trzymać się jednej konkretnej zasady i wybierać wyłącznie wszystkich elementów, które są jednakowe. Jeżeli nie chcesz bawić się na przykład różnorodną stylistyką, możesz pobawić się też kolorem i wybrać te same krzesła, które będą w różnych kolorach, które też w ciekawy sposób przełamią monotonię. I zupełnie tak samo jak w przypadku jednakowych krzeseł, nie trzeba wybierać jednego odcienia drewna do wnętrza, bo okazuje się, że można je fantastycznie łączyć. Ja tutaj podałabym przykład łączenia dwóch odcieni, na przykład ciemniejszego i jaśniejszego i uzupełnianie tego zestawienia w różnych pomieszczeniach po to, żeby całość domu czy mieszkania była spójna. Przepięknie wyglądają wnętrza, w których na przykład jasne podłogi przełamane są ciemniejszymi drewnianymi meblami albo odwrotnie. Dzięki temu uzyskujemy bardzo interesujący kontrast i dajemy sobie też nowe możliwości realizacji swojego projektu. To już wszystko, co przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Jeżeli masz jeszcze jakiś swój pomysł, jakich wnętrzarskich zasad nie warto łamać lub wręcz przeciwnie, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Ja zapraszam Cię oczywiście na moje media społecznościowe, na Instagram, na Facebook oraz TikTok, do których linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. My jak zwykle widzimy się już w przyszłym tygodniu, w piątek o godzinie 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!